wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy czy warsztatów terapii zajęciowej wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego dla organizacji samorządowych. Szanowni Państwo, przedłużająca się pandemia powoduje skutki, które są trudne do określenia. Osoby niepełnosprawne, poddane izolacji, nie mogące korzystać z ośrodków, z warsztatów terapii zajęciowej czy z innych ośrodków rehabilitacyjnych, odczuwają skutki izolacji i skutki braku aktywności. Zapraszamy organizacje pozarządowe, które mają odpowiedni potencjał i doświadczenie, żeby składały wnioski, które dostarczą osobom niepełnosprawnym, tego potrzebującym, odpowiednie wsparcie terapeutyczne. Jedną z organizacji, która przystąpiła do realizacji wsparcia psychologicznego, jest Fundacja Fuga Mundi. Złożyliśmy aplikację, tutaj oferując pomoc naszym klientom w zakresie wsparcia psychologicznego, ale chyba też trzeba powiedzieć, że to jakby wynika, to jest jakby konsekwencja czy skutek tego, co robimy od już kilkudziesięciu lat wręcz, bo Fundacja Fuga Mundi prowadzi projekty współfinansowane m.in. ze środków PFRON praktycznie od poprzedniego stulecia, wręcz pierwsze projekty z partnera to były przed 2000 rokiem, więc to jest tego rodzaju doświadczenie i dobra współpraca w tym zakresie. Realizowany przez Fundację projekt zakłada dwie podstawowe formy pomocy. Przede wszystkim będą to indywidualne spotkania z psychologiem. Drugą natomiast formą zaplanowaną są to grupowe warsztaty psychologiczne. Zaobserwowaliśmy, że dużo lepiej pracuje się w grupie, natomiast też osoby mają często indywidualne preferencje do takiego osobistego kontaktu z psychologiem. Zaplanowaliśmy łączenie tych spotkań, częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie, w zależności od tego też, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju. No, takie wsparcie psychologiczne jest ważne, ponieważ wiele osób, które się zmagają z problemami psychicznymi, ale też nie tylko, już w czasie pandemii mogą odczuwać takie skutki właśnie tej izolacji, wycofania społecznego, ponieważ muszą się czasami wyizolować. Często mieszkają samotnie, więc mają dodatkowo nie mają możliwości, nie mają kiedy spotkać się z innymi osobami i też często też chorują na choroby współistniejące, więc tym bardziej się boją wychodzić z domu. I taka możliwość udzielania im wsparcia, kiedy siedzą w domu, są bezpieczni, nie narażają się na wychodzenie z domu, jest bardzo korzystna dla wszystkich. Trudna sytuacja spowodowała brak motywacji wśród osób niepełnosprawnych do poszukiwania nowej pracy. Dostrzegamy, że bardzo wiele osób ze względu na obecną sytuację przejawia pewnego rodzaju obawy, decyduje się powiedzmy na wstrzymanie decyzji o powiedzmy poszukiwaniu zatrudnienia ze względów powiedzmy takich bezpieczeństwa czy zdrowotnych. Decydują się często osoby na pozostawanie w domu, na niekorzystanie, zawieszanie pewnego rodzaju takich form wsparcia. No i my staramy się tutaj reagować, wychodzić naprzeciw właśnie przede wszystkim udzielając wsparcia psychologicznego, żeby racjonalizować te wszystkie lęki i te kwestie psychologiczne, z którymi zmagają się nasi klienci. W tym pakiecie usług prozatrudnieniowych rzeczywiście to jest cała taka paleta, prawda, począwszy od diagnozy psychologicznej poprzez doradcę zawodowego, pośrednika pracy, prawnika, prawda, tak żeby na koniec zaoferować odpowiednie miejsce pracy dla naszego klienta. Dofinansowanie projektów ze środków PFRON może obejmować 100% kosztów kwalifikowanych. Nowa, przyspieszona procedura realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert możliwa jest dzięki zapisom ustawy z 2 marca bieżącego roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zasadami, oferty na realizację projektów zostaną wyłonione podczas negocjacji. Oferty w formie elektronicznej można składać na adres
Zadania podkreśnik zlecane @pefron.org.pl